UMLUB zmienia się dla osób z niepełnosprawnościami. Spotykamy się na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, gdzie zaangażowanie uczelni w otwartość i dostępność wychodzi poza podręczniki i sale wykładowe. Dla Was edukujemy się, rozmawiamy i szukamy najlepszych rozwiązań, aby stworzyć społeczność, w której różnorodność nie jest wyzwaniem, ale siłą. Komunikacja z osobami ze specjalnymi potrzebami często wydaje się skomplikowana i problematyczna. Tymczasem wystarczy kilka prostych informacji, by zamieniła się w przyjemny, wartościowy, a co najważniejsze, satysfakcjonujący dla obu stron interpersonalny kontakt. Jednak zanim dojdzie do analiz i komentarzy, warto przyswoić sobie najbardziej ogólne i przydatne w absolutnie każdej relacji wskazówki. Dobrze zacząć od uśmiechu i pozytywnego nastawienia. Uprzejmość i wyrozumiałość, ale nie pobłażliwość. Otwartość i zrozumienie pomogą w nawiązaniu kontaktu i pozwolą zmniejszyć stres, który przecież może dopaść obie strony. Ważne, aby unikać sztuczności i udawania. Naturalność przyda się w nawiązywaniu porozumienia. Dzięki temu o wiele łatwiej będzie uwierzyć w dobre intencje mówiącego, a w drugiej kolejności także puścić w niepamięć ewentualne gafy, które pojawiają się nawet u najlepiej przygotowanych do prowadzenia profesjonalnej komunikacji. Do zapamiętania jest oczywista prawda. Osoby z niepełnosprawnościami nie chcą być traktowane jako wyjątkowe, czy wręcz jako superbohaterowie. Nie potrzebują litości ani infantylnego traktowania, lekceważenia czy wywyższania się. Należy im się, jak wszystkim, szacunek i uwaga. Nie należy popadać w żadną ze skrajności. Przydaje się empatia i życzliwość, ale bez nadskakiwania. Wszystko dla dobra porozumienia. Oto kilka zasad, które usprawnią i ułatwią porozumienie w każdej sytuacji, nie tylko w komunikacji z osobami ze specjalnymi potrzebami. Język wrażliwy. Pod tym tajemniczym hasłem kryje się zbiór sformułowań i słów, których nie należy pod żadnym pozorem używać, jak i tych, które przydają się w komunikacji bezpośredniej i pośredniej. Ponieważ język kształtuje rzeczywistość i coraz więcej ludzi zwraca na niego uwagę, przyda się wyczulenie w tej kwestii. Przede wszystkim niepełnosprawność nikogo nie definiuje. Każdy człowiek ma swoje imię i nazwisko, swoje zainteresowania, umiejętności i talenty, poza fizyczne cechy charakterystyczne, przez pryzmat których chce i może być oceniany. Z pewnością jednak nie należy do nich niepełnosprawność, bez względu na to, jak bardzo jest widoczna. Przyjęło się, że dłuższe nazwy opisowe są bezpieczne, czyli nie krzywdzą bezpośrednio zainteresowanych. Zamiast niepełnosprawny mówi się zatem osoba z niepełnosprawnością. Ze słownika trzeba wykreślić wszelkiego rodzaju pejoratywne i krzywdzące określenia w rodzaju kaleka czy inwalida. Unika się również oceniających sformułowań. Cierpiący na czy chory na oraz zwrotów takich jak przykuty do wózka albo skazany na chodzenie o kulach. Takie określenia budują perspektywę komentującego i sugerują jego wyższość, której przecież nikt nie zamierza manifestować. To nie prowadzi do porozumienia. Wymaga to dużego wyczucia, ale o ile nasza relacja na to pozwala, zawsze możemy upewnić się u osoby, z którą rozmawiamy, jakie określenia w odniesieniu do siebie preferuje, a jakie ją irytują. Takie podejście nie zaszkodzi, a pokaże nasze starania o sprawną i niekrzywdzącą komunikację. Naturalnym odruchem w empatycznym społeczeństwie ćwiczącym się w zasadach savoir-vivre jest chęć niesienia pomocy. W przypadku kontaktu z osobami ze specjalnymi potrzebami wydaje się to wręcz koniecznością. Nic bardziej mylnego. Nie należy się narzucać z pomocą ani zakładać, że osoba z niepełnosprawnością takiej pomocy potrzebuje. Nie ma lepszego rozwiązania niż zapytać. Warto też zwracać uwagę na prośby i komunikaty wygłaszane przez osoby ze specjalnymi potrzebami. Jeśli czują się one pewnie i bezpiecznie w danym miejscu, a przecież taką atmosferę od początku budujemy jako podstawę udanej rozmowy, same poinformują, czego im potrzeba i jak je ewentualnie wesprzeć. Zakładanie z góry, że osoba z niepełnosprawnością potrzebuje pomocy, nie jest objawem uprzejmości, a wywyższaniem się. Jest jeszcze jeden aspekt płynący z dialogu. Osoba z niepełnosprawnością często ma już dokładnie przećwiczone schematy pomocy i jeśli zajdzie taka potrzeba, udzieli niezbędnych informacji ułatwiających nam działanie.
Nie wolno decydować za osobę z niepełnosprawnością, czy może i chce uczestniczyć w danym wydarzeniu. Nie wolno naruszać jej prawa do samostanowienia. Nie należy wykluczać nikogo albo narzucać konkretnych działań, które wydają się bardziej odpowiednie czy realne do osiągnięcia. Nawet w dobrej wierze można w ten sposób zranić rozmówcę. Skoro nie wie się, na co stać osobę ze specjalnymi potrzebami, można śmiało pozwolić się zaskoczyć. Być może dowiedzieć się czegoś nowego i poszerzyć swój światopogląd. Kto ma wątpliwości, niech pyta, to nigdy nie zaszkodzi, a pokaże dobre intencje i rzeczywistą, a nie wykreowaną, chęć włączenia osób z niepełnosprawnościami w zestaw wydarzeń. Niepełnosprawność nie jest sensacją. Bezpośredniość wybacza się jedynie małym dzieciom. Wynika z ciekawości. U dorosłych będzie odbierana jako wścibstwo i brak kultury. Osoba z niepełnosprawnością często wie, że wyróżnia się w tłumie i nie potrzebuje, żeby jej o tym przypominać. Nikt nie chce być traktowany jak kuriozum czy cyrkowy okaz. Dlatego też zakazane jest zadawanie pytań o niepełnosprawność jako taką, o jej przyczyny i konsekwencje w codziennym życiu. To przekroczenie granicy intymności, na którą rozmówca musiałby najpierw wyrazić zgodę. Coś, co ma szansę powodzenia w przyjacielskiej relacji, nie przeniesie się na kontakty zawodowe i profesjonalne. Część niepełnosprawności nie jest widoczna lub możliwa do zdefiniowania przez zwykłego rozmówcę. Z tego powodu warto przyswoić sobie pewną regułę ułatwiającą kontakt. Lepiej postawić na proste i jasne komunikaty, pozbawione ozdobników, metafor czy ironii, niż narażać się na brak zrozumienia i komplikacje w ramach niepotrzebnych wyjaśnień. Aby być zrozumiałym, warto zawsze upewniać się, że przedstawiona przez nas informacja została przyswojona. W tym celu można innymi słowami zapytać o to samo, żeby przekonać się, że rozmówca nie potakuje odruchowo albo bez zrozumienia. Wśród ogólnych zasad komunikacji znajduje się i ta, by nie udawać, gdy się czegoś nie zrozumiało. W ten sposób można niepotrzebnie skomplikować rozmowę i przekreślić jej powodzenie, a nawet doprowadzić do punktu, z którego już niezręcznie będzie się wycofać. W komunikacji z osobą ze specjalnymi potrzebami przydaje się cierpliwość. Jeśli to możliwe, warto zaplanować sobie więcej czasu na rozmowę. Być może trzeba będzie coś powtórzyć albo uściślić, skorzystać z pomocy tłumacza, opiekuna lub asystenta, albo upewnić się, czy wszystko jest jasne. Czas w naturalny sposób pozwala na uważność, tak istotną w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami. Cierpliwość ujawnia się także w detalach. Zabronione jest kończenie zdań i odgadywanie dalszego ciągu wypowiedzi osoby z niepełnosprawnością. To znów oznaka lekceważenia. Jeśli w rozmowie z osobą ze specjalnymi potrzebami pojawia się ktoś trzeci, tłumacz lub asystent, nie przenosi się na niego uwagi. Należy utrzymywać kontakt z rozmówcą i zwracać się bezpośrednio do niego, nie akcentować niepotrzebnie obecności pracownika. Wysiłek włożony w budowanie niezapośredniczonej relacji z pewnością zaprocentuje. To osoba z niepełnosprawnością jest właściwym podmiotem relacji. Tłumacz lub asystent pełni rolę narzędzia w usprawnieniu komunikacji. Z kolei jeśli osoba ze specjalnymi potrzebami korzysta z pomocy psa asystenta, nie wolno rozpraszać zwierzęcia, chyba że na kontakt w wyjątkowych wypadkach pozwoli rozmówca. Warto pamiętać, że w przypadku osób ze specjalnymi potrzebami, które do funkcjonowania w społeczeństwie używają widocznych dla otoczenia narzędzi i przedmiotów, wózek, laska, kule, chodzik, balkonik i tym podobne, zmienia się standardowe postrzeganie strefy osobistej. Przedmioty, które umożliwiają egzystowanie, należą do tej strefy i nie wolno ich dotykać bez zgody lub prośby właściciela. Chodzi nie tylko o to, by nie uszkodzić przedmiotu, ale także o to, by niechcący nie zaburzyć poczucia bezpieczeństwa osoby z niepełnosprawnością, uszanować jej autonomię i potrzeby. Przy okazji komunikacji pojawia się jeszcze jeden, w pewnych momentach komiczny problem. Nadmierne wyczulenie na polityczną poprawność prowadzi często do niepotrzebnych wątpliwości. Niektórym ludziom wydaje się, że gafą jest powiedzenie „chodźmy” do osoby, która porusza się na wózku, albo „do widzenia” do osoby, która nie widzi. Tymczasem nie ma nic złego w używaniu tego typu zwrotów. One nie krzywdzą i nie sprawią przykrości osobom z niepełnosprawnościami. Znacznie gorzej wypada gryzienie się w język i powstrzymywanie się przed tego typu naturalnymi w komunikacji zwrotami, albo przepraszanie po ich odruchowym użyciu. W sztuce komunikacji funkcjonują całe zestawy porad, szczególnie w odniesieniu do tego, z kim się rozmawia.
Jednak zamiast uczyć się na pamięć zasad i drżeć przed każdą relacją, wystarczy uświadomić sobie, jak samemu chciałoby się być traktowanym i postępować według tej prostej zasady. Przydają się też banalne i niewymagające wysiłku zabiegi. W przypadku osoby, która nie słyszy, przed rozpoczęciem rozmowy należy upewnić się, że nawiązała z nami kontakt wzrokowy. W przypadku osoby, która nie widzi, podaje się precyzyjne wskazówki. Nie uważaj, a na podłodze stoi wiadro. Osoby na wózku nie traktuje się jak wieszaka na ubrania. Jeśli rozmawiamy z osobami z zaburzeniami mowy, osobami z upośledzeniem umysłowym albo osobami z porażeniem mózgowym, warto zapewnić im spokojną atmosferę i czas potrzebny na wyartykułowanie swoich potrzeb. Takt i wyczucie sprawią, że rozmówcy nie będą się czuli skrępowani czy odrzucani. Dla każdego, kto rzeczywiście chce pomóc, to wszystko staje się oczywiste. Nie relacja z osobą z niepełnosprawnościami, a zwyczajnie kontakt z drugim człowiekiem, zwyczajnym jak każdy i niezwykłym jak każdy, ma być celem komunikacji. I takie podejście zapewni owocną i satysfakcjonującą obie strony rozmowę, nawet jeśli będzie to tylko rozmowa w ramach zawodowych kontaktów. Chcemy, aby Uniwersytet Medyczny w Lublinie stał się miejscem rozmów i nawiązywania wspaniałych relacji, bo każdy człowiek zasługuje na uwagę i każdy jest na swój sposób wyjątkowy. Dlatego też działamy aktywnie, aby skutecznie przeciwdziałać wykluczeniu w środowisku akademickim i zapewnić pełną dostępność. Od kilku lat na uczelni działają pełnomocnik rektora do spraw studentów niepełnosprawnych oraz koordynator do spraw dostępności, którzy oferują różne formy wsparcia dla naszych studentów, doktorantów i pracowników, m.in. adaptację materiałów edukacyjnych, porady prawne i psychologiczne, pomoc w pozyskiwaniu wsparcia finansowego czy uzyskaniu specjalistycznych konsultacji lekarskich, wypożyczenie sprzętów w ramach inkubatora naukowo-dydaktycznego, pośredniczenie w kontaktach z władzami oraz wykładowcami. Każdy może liczyć na indywidualną pomoc dostosowaną do swoich potrzeb. Czekamy na Was!